Zapraszam, zaczynamy. Po prostu idźmy. Dzień dobry, Nordic Walking. Jest godzina 8:30. Witam na moim kanale i zapraszam na kolejny trening. Tak, wiem, od ostatniego treningu minęło kilka miesięcy. Wybaczcie, nie było czasu, dużo się działo. Tym bardziej cieszę się, że udało się dzisiaj wyskoczyć i mam nadzieję, uda się nagrać dla Was fajny trening. Jest listopad, jest jakby trochę chłodniej, dlatego siedzę jeszcze w ciepłym samochodzie i stąd tutaj się z Wami witam. W tym momencie jest 0,5 stopnia Celsjusza, wieje dość silny wiatr, także mam nadzieję, że jak się schowam w lesie, to nie będzie to aż tak odczuwalne. Gdzieś nieśmiało przebłyskuje słońce, pogoda jest optymalna i mam nadzieję, że szybko się rozgrzeje i będzie w porządku. Na ostatnim treningu ćwiczyliśmy wymachy ramion do tyłu ze szczególnym uwzględnieniem pracy łopatek. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy kontynuowali i przejdziemy do ćwiczeń, które mają na celu doskonalenie chwytu, czyli łapiemy i wypuszczamy kije. To chciałbym Wam dzisiaj pokazać, a zacznę sobie od przynajmniej 2-kilometrowej rozgrzewki, tak żeby się troszkę rozgrzać. Potem zrobimy jakieś ćwiczenie rozgrzewkowe. Kolejne kilka kilometrów marszu, pokażę Wam, gdzieś znajdę jakieś miejsce na to, żeby pokazać Wam te ćwiczenie na otwieranie, zamykanie dłoni. Znowu dołożę sobie trochę kilometrów, na koniec kilka ćwiczeń rozciągających, tak żeby udało się zrobić między 6 a 8 kilometrów i być tutaj z powrotem, no myślę, że na pewno po 10, więc taki jest plan. I co? No nie ma co. Zapraszam, zaczynamy. Po prostu idźmy. Gdzieś trochę słońce zaczyna przegrywać chmurami. Nawet wygląda, jakby szło jakieś duże chmury, więc mam nadzieję, że nie zacznie padać, ale niemniej jednak zobaczcie, jaka ładna droga przede mną. Więc zapowiada się dobrze, ruszam. Ale zimno. Najbardziej w dłonie. Wziąłem nie te rękawiczki, co trzeba. Ale zatrzymałem się na chwilę, bo mnie zaintrygowało. Jak jest taka budowla, mnie zaintrygowała. Można sobie usiąść, można coś tam. Chyba nie wejdę, ale przynajmniej włożę kamerę. Co to mogło być? Jakby ktoś miał jakiś pomysł, wiedzę, co to mogło być, napiszcie w komentarzach. No, jest 1,5 kilometra, jeszcze 0,5 kilometra i rozgrzewka, już jest dobrze, bo wiem, gdzie jestem. Z tą ścieżką sobie, tą drogą sobie wrócę, tą sobie pójdę. I mam nadzieję, że to akurat będzie taki dystans, jak, o jaki mi chodzi. No, lecimy dalej. Dobrze, mili Państwo, 2 kilometry za nami.
Jest troszkę cieplej. Niestety te rękawiczki to nie jest najlepszy pomysł na taką temperaturę. Już lepsze były z palcami, ale trochę się rozgrzały. Propozycja ćwiczenia rozgrzewkowego na dzisiaj jest następująca. Spróbujemy jednocześnie rozgrzać sobie ramiona i nogi. Czyli będzie to taki przysiad z wymachami ramion na boki. Już pokazuję, jak to może wyglądać. Stańcie sobie stopami na szerokość bioder. Przysiad wykonujemy tu, tak żeby ręce były do przodu. Kolana uginają się do kąta prostego, nie wychodzą przed palce stóp. I łączymy sobie przysiad z wymachami ramion na boki, tak żeby kije przekładać sobie z tyłu za plecami i z przodu przed klatką piersiową. Kiedy jesteśmy w dole, to kije są z przodu, czyli tu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Spróbujcie, wprowadźcie ćwiczenie do waszej rozgrzewki. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Ciepło jest już mi wszędzie, nawet w końcu palcu, więc cofam to a propos rękawiczek. Także tego mamy 5 km za sobą. Jest miejsce ok. Tu mam statyw. Postawię sobie na nim kamerkę i zrobimy te ćwiczenia na otwieranie, zaciskanie dłoni. Dajcie mi chwilę. Jeśli oglądaliście poprzedni trening i udało wam się wykonać ćwiczenia, które tam prezentowałem, prawdopodobnie poczuliście, że przy dalekim wymachu ramion w tył bardzo ciężko jest już utrzymać zaciśniętą dłoń na kiju w pięść. Dlatego też powinno to wychodzić naturalnie. Nie zaczynajcie ćwiczeń na łapanie i wypuszczanie kija z dłoni bez tych poprzednich ćwiczeń, które najpierw mają za zadanie wymusić daleki wymach ramion do tyłu. W momencie, kiedy ręka wychodzi do tyłu, palce, kijek naciska nam coraz mocniej na palce. Tutaj jest bardzo ciężko utrzymać, dlatego naturalnie jest to, że dłoń nam się otwiera. Po to mamy te paski, które nas przytwierdzają do kija dosyć ściśle, żeby w momencie wypuszczenia kija z dłoni, on cały czas przylegał bezpośrednio do dłoni. Bez względu na to, czy dłoń jest otwarta, czy zaciśnięta, kijek powinien być cały czas przylegać blisko do dłoni, a nie, że puścisz kijek i on ci kilka centymetrów wisi poniżej. Dłoń z przodu od biodra w przód, pamiętamy, jest zawsze zaciśnięta w pięść. Wypuszczanie jest tylko za plecami przy wymachu z tyłu, więc też nie pogubcie się w tym, że w momencie otwierania dłoni z tyłu zostanie nam otwarta ręka też z przodu. Nie, musi wrócić i musimy zacisnąć. Coś tam tu jedzie. No jedzie. Jakiś traktorzysta. Dobra, zacznijmy sobie od najprostszego ćwiczenia, które polega na tym, żeby rękę ustawić sobie tak o równolegle do podłoża. I w tym momencie otwórz palce i zaciśnij, otwórz i zaciśnij, otwórz i zaciśnij, otwórz, zaciśnij, otwórz, zaciśnij. Bardzo proste ćwiczenie, otwórz, zaciśnij, tak? Jak palce otwierasz, to skieruj je tak, żeby były w kierunku podłoża, w kierunku ziemi, tak? Zaciśnij, otwórz, hop, 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 hop. To wykonujemy oczywiście na jedną, na drugą rękę, na dwie jednocześnie. Tak? I spróbujcie każdą osobno. Tak jest.
Kolejnym ćwiczeniem, które zaczniemy wykonywać, czyli to ćwiczenie wykonamy w wymachu, ale zanim zaczniecie sobie kołysać ramionami, otwierać i zaciskać dłoń, unieście sobie kijek wysoko z tyłu do góry, tak żeby poczuć, że mimo że palce są otwarte, żaden palec tutaj nie podtrzymuje kija, to jest ustawione w ten sposób, żaden palec nie podtrzymuje kija, on tutaj tą górną wystającą częścią nad kijem zapiera się o dłoń, siła ciężkości ciągnie go końcówkę w dół i kijek jest zaparty. Dobrze ustawiony kijek w momencie odepchnięcia jest taki, kiedy można powiedzieć, że tworzy jedną linię razem z ramieniem, czyli jest przedłużeniem naszej ręki, tak? I teraz spróbujcie sobie wykonać to ćwiczenie, które wykonywaliśmy tutaj. Wykonajcie tylko od biodra w tył, tu. Od biodra w tył, od biodra w tył, od biodra w tył, tak? Bo otwieranie dłoni odbywa się tylko z tyłu, przy wymachu w tył, tylko za biodrem. Z przodu dłoń jest zawsze zaciśnięta w pięć. Po kilku lub kilkunastu wymachach to ćwiczenie zacznie być uciążliwe i dużo łatwiej będzie wykonać już je w pełnym wymachu, więc spróbujcie wykonać je już w całości. Tak, tu mamy zaciśnięta i tu się otwiera, zaciśnięta, otwiera, zaciśnięta, otwiera. Przy biodrze już łapiesz kijek wszystkimi palcami, a z tyłu wyrzuć kijek i jak najdalej wyprostuj palce, tak żeby w momencie zatrzymania po prostu był też stabilny i żeby żaden palec go nie podtrzymywał, tak? Czyli tu zaciśnięta, do biodra idzie zaciśnięta, zaciśnięta. Tu zaczyna się otwierać palec po palcu, palec po palcu i dalej do tyłu. Jeszcze raz, najpierw tylko z tyłu, potem tył, z tyłu i z przodu zaciśnięta, na jedną, na drugą rękę, następnie na dwie jednocześnie, ale też najpierw tylko tu, w tył, od biodra w tył, od biodra w tył, od biodra w tył, dwie jednocześnie, potem z pełnym wymachem, tak? No i pozostaje już potem tylko wykonać to, co ćwiczenie wykonywaliście tu, z przodu. Wykonać też tylko od biodra w tył najpierw. Tak? Tu, 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 tu. Od biodra w tył. No i po pewnej chwili zwiększamy już wymach, rozluźniamy ramiona i wykonujemy to w pełnym zakresie, zarówno z przodu, jak i z tyłu. Zatrzymaj, pilnuj, z przodu zaciśnięta, z tyłu otwarta, pach, 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 otwarta, zaciśnięta, hop, 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 hop. Zwróćcie uwagę, jak utrzymujecie kijek przez całą fazę ruchu. W momencie chwytu, tu w tym najdalszym miejscu z przodu, on powinien być dość ostro ustawiony do tyłu, żebyście go nie ustawiali pionowo. Tak? Nie w ten sposób, bo z tego będzie bardzo ciężko wykonać wymach do tyłu. Najprawdopodobniej kijek uderzy o ziemię. Unieś wysoko końcówkę kija z tyłu w górę. Wtedy on nie będzie przeszkadzał, nie będzie się odbijał od ziemi i bez problemu wykonasz cały wymach. Tak, tu, hop, hop, hop. Myślę, że jeśli chodzi o ćwiczenia techniczne, to na dzisiaj wystarczy. Nie ma co za dużo mieszać. Jeszcze jest kilka ćwiczeń technicznych, które zostawimy sobie na kolejne odcinki i stopniowo będziemy je dodawać. Napiszcie w komentarzu, czy te dzisiejsze ćwiczenia były trudne, czy Wam się udało, z czym był problem. Jeśli będę mógł, tylko potrafił, to podpowiem, co można jeszcze w tym temacie zrobić lub przy następnym odcinku się do tego ustosunkuję. Zostały kolejne, chyba myślę, że ze 2 kilometry powinno być. I jeszcze za chwilkę pokażę Wam jakieś ćwiczenie rozciągające. Ok, udało się zrobić 7,5 km, więc dystans myślę, że jest całkiem ok. Na zakończenie pamiętajcie, zawsze starajcie się wykonać ćwiczenia rozciągające. Chciałbym Wam pokazać dzisiaj jedno ćwiczenie, które składa się z kilku elementów
i pomoże rozciągnąć tylne pasy mięśni nóg oraz mięśnie grzbietu, mięśnie ramion. Pamiętajcie, że to tylne pasy mięśni nóg i mięśnie grzbietu pracują w czasie marszu z kijami najmocniej i to na nich w czasie rozciągania trzeba się szczególnie skupić. Stańcie sobie w szerokim rozkroku. Kije łapiemy z tyłu, ale uwaga, łapiemy nie tak, jakby się mogło wydawać wygodnie, że kostki palców do przodu, tylko odwrotnie palce do przodu. Za chwilę się okaże, dlaczego tak będzie wygodnie. Wykonujemy sobie najpierw najzwyklejszy skłon, tak żeby kijami przetoczyć się po mięśniach nóg z tyłu przy wyprostowanych kolanach. Jeśli możesz najpierw do kolan opuścić kijki, jest ok, stopniowo zaczną się mięśnie rozciągać i będzie można to ćwiczenie pogłębić i płynnie zejść na dół. To ćwiczenie wytrzymaj około 20 sekund. Następnie przenieś sobie ramiona nad plecami do przodu i w tym właśnie momencie jest wygodniejszy ten chwyt, który Wam przed chwilą pokazałem. I tu wytrzymaj, kije ciągną nas jeszcze mocniej do ziemi. Kolana trzymaj cały czas wyprostowane. I w ten sposób sobie też wytrzymujemy około 20 sekund. Natomiast dołożymy do tego jeszcze jeden element, który spowoduje nam który spróbujemy jeszcze skręcić tu w tej ostatniej fazie. Już pokazuję. Czyli jeszcze raz wracamy sobie. Zaczynamy od tego, żeby wykonać skłon tułowia i kijami przetoczyć się po wyprostowanych nogach w kolanach. Przenosimy ramiona nad plecami tak, żeby pociągnęły nas jeszcze do przodu. I w tym momencie skręcamy sobie kije tak, żeby dotknąć jednym końcem do podłoża. Wytrzymujemy, klatkę piersiową wypychamy do przodu powiedzmy. I z drugiej strony to samo. Przełóż, klatka piersiowa w przód i wytrzymaj. Tak, kolana cały czas wyprostowane, wracamy w ten sam sposób. Spróbujcie to ćwiczenie dołożyć do Waszych ćwiczeń rozciągających. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Tak samo jak mam nadzieję, że spodobał Wam się dzisiejszy trening. Jeśli tak, dajcie kciuka w górę, kliknijcie tam z boku subskrypcję, a będziecie dostawali wiadomości o kolejnych, powiadomienia o kolejnych treningach. No i cóż, mam nadzieję, że zobaczymy się już wkrótce na kolejnym treningu i mam nadzieję, że będzie to jeszcze w tym roku. Do zobaczenia, cześć!